Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przygotowuje się do dużej inwestycji przy ulicy 17 stycznia w Lesznie, która ustrzec ma mieszkańców przed zalaniami, do których dochodziło latem ubiegłego roku. W ubiegłym roku siłami tutaj spółki wyczyściliśmy kolektor centralny ponad 200 metrów przebiegający pod stadionem lekkoatletycznym. To jest od ulicy Wiecierzyńskiego w stronę ulicy Pancernych, czyli też przecinający ulicą Strzelecką. I to naszym zdaniem powinno już w bardzo dużym stopniu pomóc tym mieszkańcom i te wody opadowe po prostu będą już płynniej przedostawać się na drugą stronę. Na ukończeniu są prace projektowe. Zmodernizowany ma być teren przed tunelem stadionu imienia Alfreda Smoczyka. Po drugiej stronie powstanie parking. I pod tym parkingiem, z tego co dzisiaj już widzieliśmy na projektach, są zaprojektowane skrzynki rozsączające, ale też jest przewidziany zbiornik na zagospodarowanie wód opadowych.